Thank you.
Proszę Państwa. Ojej, jaka wzruszająca chwila. Ja chciałbym i z serca, i duszy symbolicznie dam kwiaty tej tancerce. Jest ich bardzo dużo. Dziękuję. Chylę czoła i kapelusza, jak to się mówi, chapeau bas po francusku. Oleh, Quasimodo. Państwo go znają. Tańczył już w trzech baletach tutaj na naszej scenie. Między innymi w Don Quixote. Chcę tylko przypomnieć Państwu, że to jest profesor Uniwersytetu Muzycznego w Lwowie, tak? I odznaczony przez prezydenta Ukrainy najwyższym odznaczeniem, to znaczy nadany mu był tytuł Narodowego Artysty Ukrainy. Kochani, drodzy, wspaniali przyjaciele ukraińscy, piątka jest was na tej scenie, tam 40, ale jest was 40 milionów i wszystkim wam życzymy z całego serca zwycięstwa w tej potwornej katastrofie, jaka dotknęła cały świat, ale wy jesteście największymi ofiarami. Wy ratujecie nam ten świat, wy walczycie za nas wszystkich przed złem, przed takim okrutnym, wstrętnym, niewytłumaczalnym złem. Chcielibyśmy wam pomóc jak możemy, ale nie wiem, czy potrafimy. Chciałem najpierw podziękować, bo nasz teatr zaczął tu. Pierwsze spektakle były u nas tu. Dzięki Andrzeju i Lidii Targowskiej, jakie zrobili my Don Kichot, Korsaż i Lebiedzie Jezioro, trzy spektakle jednakne i z tego zaczął się nasz teatr. To dla nas bardzo sakralne miejsce, to pierwsze. A drugie to, co chciał powiedzieć, że czas zawsze pokazuje, kto jest kto i kto jest prawdziwy bracia. Tak stało się, że zawsze Rosja mówiła, że oni bracia wszystkim, Białorusom, Polakom i Ukraińcom, a wyszło tak, że Polaki jest nasze najbliższe bracia. To, co oni зробили для наших людей, то найвенці, ніж всі інші нації, які є в світі. То ви наші найвенці браті. Дякую вам. Будемо робити все, щоб вам допомогти, якщо наступить щось niezwykłego, to będziemy razem świętować, ale jeśli sytuacja się pogorszy, to na pewno będzie też nas dotykała i dotykała cały świat. Bądźmy pozytywnie nastawieni. Życzymy wam wszystkiego najlepszego z całego serca. Przeżywamy każdy moment. Ja codziennie do drugiej w nocy przeglądam aktualności z frontu. To są rzeczy, które nie mogę pojąć, żeby w XXI wieku coś takiego się zdarzyło i teraz ci wszyscy Ukraińcy, którzy nie mają prądu, nie mają światła, nie mają ogrzewania i idzie zima, a wy potraficie tą sztuką dać moc, moc. Życzę wam jak najlepiej, waszej ojczyźnie, Ukrainie. Niech żyje Ukraina.